Włącz i zostań z nami. Jeszcze raz, kolejny raz w tym czasie Wielkiego Postu pragniemy Ci towarzyszyć w Twojej niezwykłej krzyżowej wędrówce. Chcemy iść Twoim śladem, bo to prosta droga, tak, trudna, wymagająca, która prowadzi do zjednoczenia z Tobą. Stacja pierwsza. Pan Jezus na śmierć skazany. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić możesz. Zmiłuj się nade mną, Boże, zmiłuj się nade mną. U Ciebie się chroni moja dusza. Któryś z nas cierpiał ranę, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Dla Niego, nie dla nas, nie dla szukania naszej chwały, ale oddawania Jemu czci i chwały. Przez cały dzisiejszy wieczór, jutrzejszą noc i jutrzejszy dzień wspólnoty miasta Wrocławia będą tutaj prowadzić, animować tą modlitwę, aby wyjść naprzeciw pragnieniu papieża, aby w jedności całego Kościoła stanąć tutaj w centrum Kościoła i wrocławskiego i powiedzieć: jesteśmy razem i chcemy razem budować to Królestwo. Chcemy razem stawać z Tobą, papieżu Franciszku, z naszymi biskupami, kapłanami i że możemy widzieć, jak Kościół się rozwija, jak Kościół się rozszerza wbrew temu, co widzimy na zewnątrz. I wezwanie do pójścia, aby budować to Królestwo, Jego Królestwo pośród nas. Klęknijmy i przywitajmy Go teraz tutaj. Jezu, dziękuję Ci za to, żeś nas zaprosił tutaj, do tej świątyni. Dziękuję Ci za to, że możemy się tutaj gromadzić w Twoje święte imię i Tobie ten czas oddawać. Bracie i siostro, zachęcam Cię do tego, żebyś też własnymi słowami podziękował Panu za możliwość bycia tutaj. Dziękuję Ci, Panie, że nas gromadzisz z tak różnych miejsc i z tak różnych wspólnot, abyśmy razem stawali przed Tobą i Tobie oddawali cześć i chwałę. Z głębokości wołam do Ciebie, Panie. O Panie, słuchaj głosu mego. Nakłoń swoich uszu ku głośnemu błaganiu mojemu. Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie, któż się stoi? Ale Ty udzielasz przebaczenia, aby Cię otoczono bojaźnią. W Panu pokładam nadzieję. Nadzieję żywi moja dusza. Oczekuję na Twe słowo. Dusza moja oczekuje Pana bardziej niż strażnicy świtu. Niech Izrael wygląda Pana. U Pana bowiem jest łaskawość i obfite u Niego odkupienie. On odkupi Izraela ze wszystkich jego grzechów. Amen. Niech się tak stanie. Niech się tak stanie. Bo Ty przychodzisz odkupić nasze grzechy. Nasze, naszych braci i sióstr, całego Kościoła Wrocławskiego, naszych wspólnot. Dzięki Ci, Panie, za Twoją łaskawość.
Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.